Problem mieszkańców ulicy Zielonej w Binarowej, powiat gorlicki, wydaje się być całkiem prozaiczny. Oto droga, jakich w Polsce wiele, gruntowa, będąca dojazdową dla znajdujących się przy niej domów mieszkańców. Szybko jednak ten z pozoru całkiem błahy problem urasta do rozmiarów wręcz kolosalnych, gdy tylko spojrzy się na niego z nieco innej strony. Po deszczu droga jest nieprzejezdna, ponadto ubiegłoroczna powódź spowodowała niebezpieczne osuwisko i na tym odcinku drogi z trudem przeciska się nawet samochód osobowy. Najgorzej jest tu zimą. Dwie pary butów muszą mieć, żeby dojść do ulicy. Dzieci małe, ona ma do przedszkola, trzeba nieść na rękach, bo dziecko nie pójdzie, nawet w butach gumowych nie pójdzie. No to jak? Dzisiaj XXI wiek, na to są auta, żeby po prostu jechać. Auta zostawiają we wsi, na nogach do wsi dopiero, no bo każdy chce do pracy jechać. No. Przecież dzisiaj dzieci nie są, starsze osoby są, no trzeba jakoś dojechać samochodem, czy pogotowiem, czy jakby nie daj Boże strażą, to kto tu przyjedzie? Jak błota jest po kolana błota. My się męczymy 30 lat prawie po tych błotach. Ulicę Zieloną wybudowali mieszkańcy w czynie społecznym w 1983 roku. Od tej pory niewiele się tu zmieniło. Tu w ogóle nie istniała droga, tu nie było drogi. Myśmy wtedy Urząd Rejonowy Jasło na zlecenie Urzędu Gminy wówczas zrobili ten operat i na tej podstawie powstała droga. Powstała droga. Ta droga, o której tutaj cały czas mówimy, tak? Tak, o tej, co mówimy cały czas. Z tym, że myśmy zrobili w 83 roku, w 83 roku zrobiliśmy tę drogę całą i była, 2 lataśmy jeździli tą drogą. Jedynie żwir gmina nam dała, to transport i żwir, utwardzenie urząd gminy dał. Ale myśmy ziemne roboty robili wszystko za własne pieniądze i własnymi siłami. To droga była taka, co super droga była. No ale to było 20, no kilka lat temu. No to, a wiele się nie poprawia i widzicie, jaki stan tej drogi jest. No. I nikt nam nie ratuje tej drogi. Po prostu nic. Wskutek zaniedbań, a także ubiegłorocznej powodzi mieszkańcy praktycznie są odcięci od świata. Na ulicę Zieloną rzadko kiedy jest w stanie dojechać karetka. Nigdy nie dojechali, kolega mnie właśnie, o tu sąsiad mnie zawsze dowozi do wsi, pod ośrodek i tego. No. Tą drogą? Tak, tą drogą, no oczywiście, tak. I tutaj jak pan wzywa karetkę pogotowia, to co, nie mówią, że oni nie są w stanie tutaj dojechać? No nie dojadą, bo tu kolega też w zimie wozi na ciągniku, na przyczepie kobietę, tam sąsiadka nie chodzi wcale. Pierwszy raz, no bo ją ba, choroba wzięła wymioty i trzeba było ją ratować. I co, i karetka tutaj nie dojechała? Nie. O. Andrzej traktorem dojechał, no i Piotr z lekarzy przybił. Moim zdaniem jak zwierzę po prostu, to uwłacza godności człowieka. No bo pogotowie nie dojechało ani górą, ani na słomie położono. Tak, na wiek to jest osoba niewidząca, nie widzi ta osoba. Problem jest nie tylko z dojazdem, ale także z wydostaniem się z ulicy Zielonej. 8 lat woziłam męża swojego na dializę. Stąd 3,5 kilometra trzeba było do gościńca na 2 pory sanek, w tę stronę i w tę. A w lecie to woziłam go na tokak, bo nie dał rady. Mieszkańcy wiele razy bezskutecznie interweniowali u przedstawicieli władz samorządu w sprawie poprawy jakości dróg. Ostatnio byliśmy, bo gdzieś tam pani sołtys umówiła niby ludzi, że rozmawiała z panią burmistrz, mówiła, ludzie pojechali, a pani sołtys w ogóle nie była umówiona z panią burmistrz, nikt nie wiedział o tym. Pani sekretarka przyszła, mówi, jakby była wiedziała, to by była, ale ona w ogóle nie była poinformowana, że będzie jakieś zebranie w gminie, że będzie co, wszyscy pojechali, a i zebranie się nie odbyło. Byłam właśnie prosić o naprawę tej drogi. Pani burmistrz mi powiedziała, że no niestety to nie jest jej wina, że ludzie się tak daleko pobudowali, a przecież te domy nie stoją tutaj 10-20 lat, tylko te domy już tutaj są dawno. Z panią sołtys mam przyjemność, tak? Udało nam się skontaktować z sołtys Binarowej. Dotrze pani do nas, tak? Tak, 5 minut. Dobrze, w takim razie czekamy tutaj na panią. Mieszkańcy od 82 roku mają problem z tą drogą. Nie dało się nic wcześniej zrobić? To ja w 82 roku jeszcze tutaj nie byłam. W każdym razie to był problem, ale z właścicielami właśnie tej 3-arowej działeczki. Teraz właściciele zmarli i gmina czyni starania, aby
aby po prostu przejąć tą działkę i droga gminna by poszła dołem i nie byłoby problemu. Sprawa ulicy Zielonej przybrała nieco inny obrót w chwili, gdy początkowy odcinek drogi został własnością prywatną. Gmina starała się o odzyskanie tych terenów bezskutecznie. Nie tak dawno prywatny właściciel gruntów zmarł bezpotomnie. Gmina złożyła więc ponownie wniosek o uwłaszczenie terenów. Sprawa jest w toku. Tymczasem okazało się, że status prawny nie wszystkich działek stanowiących tereny drogi jest uregulowany. Na odcinku około kilometra gmina jest właścicielem, a na pozostałym odcinku nie są sprawy uregulowane i chcę Państwu powiedzieć, że oprócz tego właśnie jest pani, która te sprawy prowadzi w gminie i dokładnie poinformuje, jaki jest stan prawny. I chcę powiedzieć, że panowie dokładnie wiedzą, że od wielu, wielu lat toczył się spór z panem, który z właścicielami gruntu na wjeździe na tą drogę. Po śmierci właścicieli gmina wystąpiła do sądu o przeprowadzenie spadku, tak żeby gmina stała się właścicielami i to jest w toku. Do czasu ogłoszenia przez sąd wyroku w tej sprawie jakiekolwiek prace na odcinku wjazdowym drogi są zabronione. Kiedy więc mieszkańcy ulicy Zielonej mogą spodziewać się ewentualnego remontu drogi na tym terenie? Dopiero w tym roku, dlatego że nie były płacone podatki, więc zainteresowaliśmy się, dlaczego nikt nie płaci i w marcu został wniosek skierowany do sądu o ustalenie spadkobierców. I teraz sąd ogłosi o toczącym się postępowaniu w monitorze sądowym i w prasie ogólnopolskiej i przez 6 miesięcy to ogłoszenie będzie zamieszczane w tej prasie i w monitorze i w tym czasie mogą się zgłaszać spadkobiercy do sądu. Sprawa więc może przybrać jeszcze zupełnie inny obrót. Burmistrz Biecza dodaje ponadto, że droga została w ubiegłym roku już częściowo wyremontowana, a kolejne prace modernizacyjne rozpoczną się już wkrótce. Wykonaliśmy na naszym odcinku przepusty poprzeczne na drodze. Jest tam osuwisko, które się jeszcze bardziej osunęło po zimie i też to osuwisko zabezpieczamy i będzie zabezpieczone, tylko też musi to troszkę obesnąć. Już rozeznaliśmy koszt, jaki będzie poniesiony przez gminy i to, co jest możliwe, robimy. Mieszkańcy nie wierzą jednak obietnicom władz gminy, gdyż jak twierdzą, niejednokrotnie byli już w ten sposób zbywani. Ja ostatnio byłam też w gminie i pan obiecał, że tam na ten odcinek krótki drogi, bo ja tam najbliżej mieszkam, że dostaniemy żwir, no nie, żeby tam trochę podsypać, żeby nie było błota, żebym z mamą mogła spokojnie do lekarza dojechać. Do tej pory nie przywiezie. No razem my byli, tak, no to na 100% obiecał. Jeszcze mu mówię, trzymam pana za słowo. Tak. Było to do 3 tygodnie temu, 3 mostki, tak cokolwiek. Te betony poustawiali, ale to dopiero 3 tygodnie temu. Bo oni mieli już jak po śmieci, po kontener przyjechać, to tak to coś i poreperowali, tak może to nazwać. 3 tygodnie temu po powodzi zeszłorocznej? Tak, jest 10 miesięcy i 3 tygodnie temu się zebrali. To jest 9 miesięcy, są opóźnieni. Przyjdzie jesień i tutaj nikt nie dojedzie, nikt nie dojedzie. Teraz to musiało być zrobione, bo tak. Przyjechali z kontenerem i załamali mostek. No niestety w ogóle by nie było przejezdne i wtedy zaczęło. Przyjdzie jesień i my tutaj nie dojedziemy, bo już będzie takie błoto, że się nie da rady. Te 2 mostki jeszcze nie dokończyli, jeszcze nie dorobili. Sami trzeba było kamienie dołożyć i kołki, żeby przejechać samochodem. Skoro zrobili 3 mostki, to czego te 2 mostki nie dokończyli, tylko tak zostawili? Tu po powodzi było, to ja sobie, bo woda była taka potąd, wszystko zabrałam, to ja sobie musiałam sama kupić i posypać, no. Bo się nie ruszy nigdzie, całą drogą się nie ruszy. Właśnie braku możliwości ruchu mieszkańcy ulicy Zielonej obawiają się najbardziej. Dziś jest XXI wiek, żeby dzisiaj dzieci nie miały drogi. Bo starsze starają się, żeby dzieci. Dużo jest starszych osób, chorych osób, przecież tam są leżące, na wózkach, no i żeby dzisiaj drogi nie było do ulicy. Ja mam piechotą do ulicy 5 minut i jak przyjeżdżałem do mnie koleżanki, czy znajomi, czy właśnie z opałem, w tamtym roku pan był, to powiedział, ale wy mieszkacie w dziurze. Pytam, w jakiej dziurze? Przecież ja mam 5 minut do drogi głównej. No ale no faktem jest dziura, bo nie mamy dojazdu. W całej sprawie ulicy Zielonej w Binarowie nierozstrzygniętą i najbardziej kontrowersyjną jest kwestia odpowiedzialności za zdrowie i życie jej mieszkańców. Kto za nie odpowie, gdy po raz kolejny karetka nie dojedzie, a sąsiedzi nie zdążą dowieźć chorego na czas? To są sytuacje trudne. Ja wiem, że ja mogę współczuć mieszkańcom, ale mimo szczerych chęci nie da się wszystkiego zrobić od razu. Panie burmistrzu, to jak spowodować to, że człowiek, który jest chory i zależy od jego życia, od przyjazdu karetki, żeby nie musiał się obawiać, że... A może pani mi pomoże?
Jak spowodować? No wie pani co, no ale może pani ma jakieś lekarstwo na to? No ja jestem urzędnikiem i ja pani mówię, że w miarę możliwości zarówno i finansowych i możliwości, kiedy można wejść w teren i pewne roboty wykonywać, my to wszystko wykonujemy. I nie można na dzień dzisiejszy wejść w ten teren, nie ma na to środku, nie ma na to funkcji. Nie, proszę panią, na pewno warunki pogotowe mają tu duże znaczenie. Tak jak powiedziałam, to osuwisko będzie w tym roku na pewno w jak najszybszym możliwie czasie będzie wykonane. Są problemy na wjeździe, bo droga jest po gruntach prywatnych, sprawa jest w sądzie. I tak jak powiedziałam, będzie to zabezpieczone. Na tyle, żeby to mogła wyjechać karetka pogotowa w razie czego? Mam taką nadzieję. Nie jestem w stanie brać odpowiedzialności za to, że karetka nie dojedzie, że mieszkańcy mają nieuregulowane swoje dokumenty. I przecież jeżeli ja nie mam, mieszkańcy nie uregulują swoich spraw, to ja za nich tego nie zrobię. My możemy rozmawiać z właścicielami gruntów. A jeżeli mają nieuregulowane swoje sprawy spadkowe, to przecież gmina tego za nich nie zrobi. I nie można teraz obciążać, że karetka nie dojedzie, to winny jest burmistrz. Kto jest więc odpowiedzialny za życie i zdrowie mieszkańców ulicy Zielonej? Na to pytanie pewnie nie uzyskamy już jednoznacznej odpowiedzi. Ważniejszym wydaje się jednak, żeby już więcej nie trzeba było je zadawać.